Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, co takiego przyniosła oraz zmieniła ostatnia aktualizacja oraz pokażę wam prawdopodobny kolejny wyciek na temat sezonu 8 i powiem, dlaczego może być nieprawdą. Nadeszła pora na aktualizację zawartości dla aktualizacji sprzed tygodnia. I w tym tygodniu po 2 miesiącach oczekiwania na pole walki trafia deskolotka. Nowy pojazd, który możemy śmigać po mapie jak po falach. Będąc na deskolotce możemy strzelać i tańczyć, jednak nie można budować. W zwykłych trybach deskolotki pojawiają się w różnych miejscach na mapie, tak jak tarany. Do gry wraz z tą nowością wszedł tryb driftowanie, w którym to są dwie drużyny po 32 graczy, nie ma skrzyń, a tylko czerwone zrzuty zaopatrzenia, w które są deskolotki i garść przedmiotów. W tym trybie, i tylko w tym trybie, nasze zdrowie się regeneruje, jeśli jesteśmy na desce. I to w sumie tyle z tej aktualizacji. Poza tym, na światło dzienne wyciekła kolejna informacja na temat sezonu 8. Z plików gry wiemy, że już teraz trwa event, który w plikach gry nazywa się Wprowadzenie do sezonu 8. A w grze to nic innego jak rozgrywające ziemię trzęsienia ziemi. Dowiedzieliśmy się też, że w plikach gry, w tym samym folderze, w którym jest wzmianka o wcześniej wspomnianym evencie, są sugestie w postaci, no, pliku gry, mówiące o tym, że do gry wejdzie też jakieś wydarzenie z Krakenem. Może to być tylko nazwa kodowa na wydarzenie związane z wodą, albo do gry rzeczywiście wejdzie jakiś stwór morski. Ta pierwsza opcja jest moim zdaniem bardziej prawdopodobna i Król Ognia może być głównym powodem zlania mapy, a przynajmniej części, wodą z Góry Lodowej Króla Lodu. I teraz właśnie chciałbym wspomnieć o nowej informacji, która może być powiązana z sezonem 8. Marka ubraniowa z Playground zaczęła współpracować z Epic Games. I tak po pierwszej zapowiedzi ubrań o tematyce Fortnite w grudniu, pierwszy produkt już jest dostępny do zakupu. Mam tu na myśli ten oto plecak, nazwany Fortnite Shark Royale. Co ciekawe, opis tego przymiotu brzmi: jedyny oficjalny plecak Fortnite w naszej sztucznej skórze. Przedstawia nasze ulubione postacie z Fortnite uciekające od burzy przez Sharky Shrubs. Możliwe, że właśnie otrzymaliśmy nazwę jednej z nowych miejscówek w sezonie 8. Co sezon zawsze otrzymujemy kilka nowych miejsc z własnymi nazwami. Zazwyczaj są one powiązane z tematyką i klimatem sezonu, w której się pojawiły. Sharky Shrubs możemy przetłumaczyć na rekinowe krzewy. Epic wymyśli na pewno lepszą nazwę. Jeśli spojrzymy się na sam plecak, to brakuje tam rekinów, ale możemy przypuścić, że tymi krzewami będą te zęby rekina. Może się też okazać, że nazwa tej miejscówki została wymyślona wyjątkowo dla designu tego plecaka. Ale jest mała możliwość, że w nowym sezonie zobaczymy miejscówkę pod tą samą nazwą. W końcu to jest oficjalny produkt. Niestety jest jeden problem. Wzór wykorzystany na tym plecaku, czyli te zęby rekina, jest też obecny na kilku innych produktach tej marki, co może świadczyć o tym, że to tylko i wyłącznie pomysł tej marki ubrań. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.